bardzo serdecznie przywitać, dzisiaj pozdrowić z Kościoła Ewangelickiego w Markowicach. Dziś jest dziękczynne święto żniw. Co właściwie dzisiaj świętujemy? Jaki cel i jaki sens ma to święto? Dziękczynne święto żniw. Żniwa to okres zbiorów, to czas podsumowania naszej pracy. To czas podsumowania kolejnego roku, który jest w jakiś sposób za nami. Wysiewamy, zaczynamy nasze dzieła różne, a potem przychodzi czas zbiorów, czas podsumowania, czas zbierania owoców. Po to właśnie jest dziękczynne święto żniw, byśmy podziękowali za to, że Pan Bóg błogosławi naszej pracy, błogosławi naszym staraniom na różnych polach, w różnych wymiarach. I sprawia, że na polu naszego życia wyrastają owoce. Dobre owoce. Bo jestem tego pewien, że tam, gdzie Pan Bóg błogosławi, tam, gdzie człowiek z Bożym błogosławieństwem działa, tam wyrastają dobre owoce. Więc chcemy dzisiaj Panu Bogu podziękować za nasze życie. Chcemy podziękować za ten świat, w którym żyjemy. Chcemy podziękować Panu Bogu za to, że błogosławi naszej pracy, naszej nauce, że błogosławi naszym staraniom, naszym działaniom, że Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy o codzienny chleb. Daje nam żyć w pokoju, daje nam rozwijać nasze życie, daje nam się uczyć, pracować, daje nam dach nad głową, daje tak wiele, wiele różnych rzeczy. Dzisiaj przychodzimy, aby podziękować. Ale dziękczynne święto żniw ma jeszcze jeden bardzo ważny i bardzo istotny wymiar. W dziękczynnym święcie żniw nie chodzi tylko o relację naszą z Panem Bogiem, ale chodzi też o relację naszą z naszymi bliźnimi. W tym roku dziękczynne święto żniw to jednocześnie 18. niedziela Trójcy Świętej, której hasłem są słowa z pierwszego listu Jana, 4 rozdziału, 21 wiersz. A to przykazanie mamy od Niego, aby każdy ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Miarą naszego chrześcijaństwa jest to, w jaki sposób obchodzimy się z drugim człowiekiem, w jaki sposób dostrzegamy i postrzegamy drugiego człowieka. Tego, którego Jezus nazywa bliźnim, bratem każdego człowieka. Jak patrzymy na drugiego człowieka, nie tylko tego nam bliskiego, nie tylko na naszą rodzinę, choć tutaj też musimy zastanowić się nad naszymi relacjami. Jak patrzymy na naszego współpracownika, jak patrzymy na naszego sąsiada, jak patrzymy na bliskiego i jak patrzymy na obcego. Jak patrzymy na tego, który być może wyznaje inne poglądy, być może wyznaje inną religię niż my. Jak patrzymy na człowieka, który być może chciałby zamieszkać wśród nas, a jest obcym, o innym kolorze skóry, innym światopoglądzie. Jezus uczy nas, że prawdziwym bliźnim bywa Samarytanin, że prawdziwym bratem bywa ktoś zupełnie obcy i każe nam w ten sposób patrzeć na ludzi. Miarą naszego chrześcijaństwa jest miłość bliźniego, bo to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też, kochał swego brata. Dzisiaj w dniu dziękczynnego święta żniw, kiedy kładziemy na ołtarzu chleb, pamiętajmy, że ten chleb nie jest przeznaczony tylko dla nas, ale tego chleba dostajemy my tutaj, w sercu Europy, w Polsce, tyle, że możemy się nim dzielić. Możemy dzielić się nim tutaj i możemy dzielić się też w ten sposób, że wspierać będziemy tych, którzy gdzieś daleko, ale jednocześnie niedaleko od nas cierpią. Potrzebują naszego wsparcia. Wierzę, że przed nami
dobry rok. Już wkrótce będziemy siać na polach, rolnicy będą siać o zimę zboża, a potem na wiosnę kolejny siew, wiosenny siew. I wierzę, że nasze pola wydadzą znowu obfite plony. Miejmy odwagę kochać bliźnich, miejmy odwagę dzielić się tym wszystkim, co Pan Bóg nam tak obficie daje. A wierzę, że dzieląc się, będziemy mieli jeszcze więcej. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, Panie, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania Twego. Nasyć i nas. Błogosław nam. Amen. Życzę błogosławionego, radosnego świętowania. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.